Siema, witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pracy kierowcy cysterny. Czym się charakteryzuje praca kierowcy cysterny? Z czym to się je? Czym się różni od, powiedzmy, pracy na plandece? Także lecimy! Zaczniemy może od tego, że rozróżniamy dwa rodzaje cystern. Mówimy oczywiście o naczepach. Pewnie ktoś tam się będzie ze mną spierał, że cystern rodzajów jest więcej niż dwa, ale skupmy się, powiedzmy, na tych dwóch rodzajach cystern, a mianowicie mamy cysterny spożywcze i cysterny chemiczne. Jak sama nazwa wskazuje, cysterny spożywcze służą do przewożenia materiałów płynnych, spożywczych, a cysterny chemiczne służą do przewożenia materiałów płynnych, chemicznych. Różnią się te cysterny budową, wyposażeniem, także na pewno są, że tak powiem, inne od siebie. Dalej, jeśli mówimy o budowie i wyposażeniu, to skupmy się teraz może na wyposażeniu kierowcy, wyposażeniu osobistym, wyposażeniu bezpieczeństwa, które musi posiadać kierowca cysterny, czy to chemicznej, czy to spożywczej. Tutaj u góry będzie link do filmu, w którym prezentowałem już wyposażenie kierowcy cysterny chemicznej. Oczywiście ono jest bardziej rozbudowane niż wyposażenie kierowcy cysterny spożywczej, aczkolwiek elementy z wyposażenia chemicznego, wyposażenia ADR musi posiadać również kierowca cysterny spożywczej. A mianowicie są to szelki zabezpieczające, ponieważ pracujemy często na wysokości, wychodzimy na podesty. Linka asekuracyjna, czyli szelki posiadają linkę taką asekuracyjną, powiedzmy półmetrowej, metrowej długości, no w zależności kto tam jest zakupione. Okulary ochronne, ponieważ pracujemy z ciśnieniami, często w cysternie panuje zwiększone ciśnienie, musimy go stworzyć, aby wypchnąć produkt, a więc ochrona oczu, ochrona głowy, czyli hełm, czy tam kask, ponieważ nad nami pracują również podesty, ruchome schody, gdzieś tam zawsze jakiś element może spaść, może coś odpaść, jakaś śrubka, czy jakiś klucz może spaść, także ochrona głowy, nauszniki, ponieważ przy pracy z ciśnieniami również powstaje dosyć spory hałas. Rękawice nitrylowe, czyli takie, które, powiedzmy, są wodoszczelne. No i oczywiście kamizelka odblaskowa i buty robocze, no to jest, powiedzmy, takie wyposażenie oczywiste już nie tylko kierowcy cysterny, ale kierowcy praktycznie każdego w większości zakładów. Jeśli nie jest wymogiem posiadania kamizelki i butów roboczych, to po prostu to jest takie mile widziane, żebyśmy byli zabezpieczeni w ten sposób. Także tyle, jeśli chodzi o wyposażenie kierowców cystern chemicznych i spożywczych. Są zbliżone, jeden posiada po prostu więcej wyposażenia od drugiego. Teraz, jeśli jesteśmy już przy wyposażeniu kierowców, to może zaczepmy o temat kontroli drogowych, gdyż można usłyszeć, panuje taka, że tak powiem, opinia, że kierowcy cystern, kierowcy przewożący materiały niebezpieczne są częściej kontrolowani przez policję. To, że tak powiem, jest takie przysłowie, ADR-y to płachta na byka dla BAG. Jest w tym trochu może i prawdy, ale jeśli chodzi o kierowców cystern, to się raczej zgodzić nie mogę, ponieważ jeździłem zarówno cysterną chemiczną i cysterną spożywczą i doskonale o tym wiem, że pracując na chemii, pracując na cysternie chemicznej, wyposażenie osobiste sprawdzają klienci. Czyli przyjeżdżamy na załadunek, meldujemy się, w szczególności w Niemczech, i mamy kontrolę wyposażenia osobistego. Czyli wyciągamy wszystko, co mamy z torby, ubieramy się oczywiście odpowiednio, wyciągamy wszystko, butle do pukania oczu i tak dalej, maskę gazową,
okulary, no wszystko co jest nam potrzebne, wszystko co wymaga dany klient, a często wymaga wszystkiego, instrukcja ADR i tak dalej, gaśnice, wszystko full, zlegalizowane oczywiście. Także kontrolują to wyposażenie klienci i policjanci, czy inspekcja, czy BAG doskonale o tym wiedzą. Doskonale o tym wiedzą, że kierowcy cystern muszą mieć to wyposażenie. Mało tego, klienci kontrolują również stan techniczny pojazdu. Znam zakład w Niemczech, gdzie odprysk na szybie bądź pęknięta szyba dyskwalifikuje nas do załadunku, no i niestety nie wjedziemy na firmę. Stąd też doskonale o tym wiedzą policjanci czy inspektorzy, że nasz sprzęt, nasze wyposażenie musi być kompletne i wcale nas nie zatrzymują wcześniej. I to jest, można powiedzieć, taki troszkę mit, taka legenda. Może rzeczywiście kierowców plandek przewożący materiały niebezpieczne w sztukach, przesyłki, może częściej rzeczywiście kontrolują i zdarzają się te kontrole częściej. Aczkolwiek na cysternie chemicznej no, nie miałem ani jednej chyba kontroli. Także no, dla mnie to jest niezrozumiałe. Takie, że tak powiem, powiedzenie. Ktoś, kto nie jeździł, może tak mówi. Ktoś, kto jeździł, raczej podzieli moje zdanie. Teraz, czym się różni praca kierowcy cysterny od pracy kierowcy na plandece? Najistotniejszą różnicą jest to, że pomiędzy rozładunkiem a załadunkiem mamy zawsze myjnię. Zawsze, powiedzmy, że w 90% przypadków, gdyż ciągnąc cysternę wielokomorową, załóżmy, jedziemy do klienta zrzucić pierwszą komorę i w drugiej i w trzeciej, powiedzmy, mamy jeszcze produkty, no to nie jedziemy na myjnię, tylko jedziemy dalej, zrzucamy sobie te produkty i dopiero gdy cysterna jest pusta, jedziemy na myjnię. Myjnia jest obowiązkowa i nie załadujemy towaru bez okazania certyfikatu mycia cysterny. Mycia oczywiście cysterny wewnątrz, nie z zewnątrz, tylko wewnątrz. Także przed załadunkiem będziemy musieli okazać certyfikat mycia. W szczególności wymagany jest certyfikat europejski. Pokażę go może, jak wygląda. Zawiera oczywiście dane cysterny, dane ciągnika. Trzy ostatnie produkty, które wieźliśmy, sposób mycia, jakie technologie zastosowano do umycia tej cysterny i co jeszcze? Oczywiście numery plomb. Numery plomb, ponieważ po myjni musimy zaplombować praktycznie wszystkie otwory, które mamy w cysternie, ponieważ myjnia świadczy w ten sposób, poświadcza, że cysterna jest czysta. A w jaki sposób? No, plombując po prostu wszystkie otwory, żeby się nic tam nie mogło dostać, tak? Żebyśmy z miejsca myjni do miejsca załadunku byli zaplombowani, żeby było oczywiste, że nic nie było otwierane. W ten sposób myjnia, że tak powiem, gwarantuje sobie tą czystość w cysternie. I ogólnie najwięcej pracy kierowca cysterny, czy to chemicznej, czy to spożywczej, ma na myjni. To jest właściwie największa praca kierowcy, gdyż załadunek bądź rozładunek to jest czysta formalność i sama przyjemność. O, dosłownie otwarcie kilku zaworków, ewentualnie podłączenie węża, zamknięcie dekli, zakręcenie, zaplombowanie, wypisanie papierów i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o załadunek czy rozładunek. Pracy praktycznie nie mamy w ogóle. Kwestia tylko po prostu koncentracji, żeby nie dać po prostu ciała, żeby się czymś nie pomylić, bo wiadomo, jak odkręcimy zły zaworek albo nie spuścimy sobie ciśnienia z beczki, no to mogą być problemy i to niemałe. Także właściwie tylko myślenie na rozładunku i załadunku i nic więcej. Cała praca kierowcy cysterny odbywa się na myjniach, w szczególności na myjni cystern spożywczych, gdzie trzeba się jednak przyłożyć do pracy i wymyć bardzo dobrze sprzęt, który używaliśmy, czyli złącza wszelkie,
węże, no i oczywiście wylewki, plus wyciąganie uszczelek i tak dalej, co w przypadku cysterny chemicznej, no raczej nie ma takiego dokładnego przywiązywania do tego uwagi. Praca na cysternie spożywczej jednak wymaga sterylności, aby ten nasz sprzęt był dobrze wyczyszczony i przygotowany do załadunku. Także właściwie tylko tyle. Oczywiście warto mieć ubranie na myjni, gdyż to się chlapie, to jest gorąca woda, często to są resztki produktów, pozostałości, więc możemy sobie po prostu zachlapać spodnie, zachlapać buty i tak dalej, i tak dalej. Wierzaj. Także to jest cała robota kierowcy cysterny. Zwężka jest i troszeczkę trzeba się bardziej skupić. Teraz kolejna sprawa, a mianowicie, czy trzeba znać język. Jeśli chodzi o kierowców cystern chemicznych, no wydaje mi się, zwłaszcza wykonujących transport międzynarodowy, no jednak ten język będzie niezbędny, gdyż w szczególności w Beneluxie, w krajach Beneluxu, ładując się na centrach rafineryjnych, czy to Shell, Exxon, czy Chevron, no niestety będziemy zmuszeni odbyć test. Czyli w czterech językach do wyboru mamy angielski, niemiecki, francuski czy włoski. Wybieramy sobie swój język, którym najlepiej się czujemy. Oglądamy sobie taki film instruktażowy z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na danym zakładzie. I po filmie mamy test. Czyli przykładowo oglądaliśmy sobie film i pytają nas, jeśli słyszysz trzy długie sygnały, syreny, co robisz? Albo jeśli jest alarm na zakładzie, co robisz? Albo pytanie dotyczące zasad poruszania się na zakładzie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musimy być komunikatywni. Musimy być komunikatywni z tego powodu, że w momencie, gdy się coś wydarzy, żebyśmy wiedzieli, co robić i żebyśmy przede wszystkim rozumieli komunikaty, rozumieli to, co do nas mówią, tak? Jeśli chodzi o kierowców cystern spożywczych, też testy się zdarzają, na przykład wczoraj miałem, aczkolwiek był test w języku polskim, bez problemu sobie z nim poradziłem. Jednakże język w transporcie cystern, mówimy o transporcie międzynarodowym, no jednak się przydaje już w sumie nie tylko kierowców cystern, ale po prostu w zawodzie kierowcy międzynarodowego jakiś język nam bardzo ułatwi życie. Bardzo ułatwi nam życie, już nie chodzi o te testy. Po prostu będziemy komunikatywni, będziemy wszystko rozumieć i dużo łatwiej się dogadamy. Tak, na przykład wczoraj miałem taką sytuację. Przyjechałem na firmę, skręciłem, wjechałem na zakład, stanąłem na wadze, wyszedłem, no i próbuję się tam meldować na komputerze. Nie ma mojej firmy, bo na komputerze jest, że tak powiem, były trzy bodajże, czy cztery systemy każdej firmy osobno, ale mojej firmy tego systemu logowania nie było. No i akurat wyszedł jakiś Holender, w Holandii akurat wszyscy gadają po angielsku, starzy, młodzi, pracownicy fizyczni, biurowi, wszyscy praktycznie gadają po angielsku. Wyszedł jakiś Holender, pytam się go, że chce się załadować w mojej tej firmie o nazwie X, powiedzmy, tak? A on mi grzecznie, elegancko wszystko wytłumaczył. Ja go zrozumiałem co do słowa. Zabrałem się, on mi otworzył bramę, nawróciłem. Dziękuję bardzo, pojechałem tam, gdzie mi wskazał. Dosłownie zajęło to dwie minutki może, także poradziłem sobie bez problemu. Język jest potrzebny. Język musimy znać. Musimy. Ułatwi nam życie po prostu i tyle. Co dalej? Jeśli chodzi o uprawnienia, czy potrzebujemy jakiekolwiek uprawnienia do prowadzenia cystern? W transporcie międzynarodowym nie. Oczywiście mówimy o cysternie spożywczej, jeśli chodzi o cysterny chemiczne, no to
logiczne jest, że będziemy potrzebowali przeszkolenie z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych w cysternach, ponieważ mamy różne zakresy szkoleń materiałów niebezpiecznych, stąd też będziemy potrzebowali przeszkolenie do prowadzenia cystern z materiałami niebezpiecznymi. Jeśli chodzi o spożywkę, no to wiadomo, nie, ale w Polsce mamy coś takiego jak kurs opróżniania i napełniania zbiorników, to jest tylko w Polsce. On jest nigdzie niepotrzebny, w żadnym kraju nam nie będzie potrzebny. To jest nasz wymysł, no i musimy go mieć. No i ewentualnie te testy, które tam zdajemy, no to jak zdamy sobie taki test przykładowo na tym Chevronie, czy tam na Shellu, czy na Exxonie, no to jest ważny, powiedzmy, rok czy dwa lata mamy taką licencję na wjazd do firmy i sobie potem już wjeżdżamy, bo już zdaliśmy, już wiedzą, że jesteśmy, już tam byliśmy i jesteśmy komunikatywni i tak dalej, nie? Także tyle, jeśli chodzi o papiery. Oczywiście jeszcze w Polsce co? No produktach spożywczych, no pewnie tam książeczka Sanepid, która też za granicą nam do niczego nie będzie potrzebna. Nikt nam jej nie będzie sprawdzał ani kontrolował, więc co? To by było na tyle, jeśli chodzi o papiery. Jeszcze może tak na koniec takich w sumie pozytywów. W związku z tym, że mamy te myjnie cystern, a jeśli wykonujemy trasy dosyć krótkie, powiedzmy 500-600 km, no to tam codziennie, co drugi dzień najpóźniej jesteśmy na myjni, gdzie na myjniach mamy całe zaplecze socjalne, tak? Czyli normalnie kierowcy mogą się wykąpać, mamy kantyny, gdzie można zjeść obiad, na przykład wczoraj obiad u Niemca na myjni, wczoraj czy przed, czy przedwczoraj? Przedwczoraj, przepraszam, przedwczoraj. Obiad normalny kosztował 5,80 euro, czyli powiedzmy 30 zł, tak, cena polska, można powiedzieć. Także można zjeść, czasem można zjeść nawet gratisowo, bo znam myjnie, gdzie mamy bułeczkę, tego wursztatu, czyli taką parówkę grubą i kawę na przykład. Kawa, to się dosyć często zdarza, posiłki darmowe raczej rzadziej, ale kawa to jest, można powiedzieć, dosyć częste zjawisko, że mamy za darmo. Także można skorzystać, taki pozytywny aspekt prowadzenia cysterny i odwiedzania myjek. I co jeszcze, jak prowadzimy cysternę, jesteśmy krótsi i niżsi, tak? Na pewno zauważyliście niejednokrotnie, że naczepa jest ciut wyższa od ciągnika. Czasem 10, czasem 5. Czasem to jest, że tak powiem, niezauważalne, ponieważ ta owiewka na ciągniku jest uniesiona wyżej, żeby rozbijać to powietrze, żeby ta aerodynamika była lepsza. To się nie rzuca w oczy, aczkolwiek naczepa przeważnie jest wyższa od ciągnika. A wiadomo, za ciągnikiem ciągnącym cysternę, no już nie ma naczepy, beczka jest na pewno niższa, także jesteśmy niżsi i oczywiście krótsi niż plandeka, czy tam naczepa zwykła. Stąd też pasujemy się w krótsze rajki. Wielokrotnie już korzystałem z tego, że zmieściłem się w miejscu, gdzie na pewno nie stanąłbym naczepą, plandeką, kurtynową, a już nie daj Bóg tandemem, bo tandem jest jeszcze dłuższy, więc na pewno bym się nie zmieścił. Także tyle, co mam do powiedzenia na temat pracy kierowców cystern. Jeśli ktoś coś chciałby dodać, rzeczywiście komentujcie, bo nie musiałem przecież wszystkiego powiedzieć, nie jestem przecież wszechwiedzący, także jeśli chcecie się jeszcze czymś podzielić, zapraszam do komentowania i trzymajcie się, do następnego, cześć!